dzisiejszej niedzieli czytamy w naszych kościołach fragment z Ewangelii według świętego Mateusza z 10 rozdziału. Niepokój a miecz. Taki nosi tytuł ten fragment. Posłuchajcie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Zastanawiający fragment Ewangelii. Jezus, Książę Pokoju, mówi, że przychodzi na ten świat nie po to, aby dać pokój, ale po to, aby rzucić na ten świat miecz. Miecz kojarzy nam się z wojną, konfliktem, niepokojem. Zaskakujące słowa Jezusa. Mówi on o tym, że życie według Ewangelii wcale nie jest łatwe. Jeśli spojrzymy na tego, który chce podejmować drogę Ewangelii i jego otoczenie. Tak rzeczywiście było, nawet z samym Jezusem. Kiedy Jezus zaczął zwiastować, wtedy jego rodzina postanowiła go uciszyć. Jego matka, jego rodzina przyszli, aby zabrać go z powrotem do Nazaretu, aby zamknąć go szczelnie w swoim domu, żeby nie przynosił rodzinie wstydu jako wędrowny kaznodzieja. I wtedy ktoś z tłumu wokół Jezusa mówi: Panie, oto Twoja matka i Twoi bracia. A Jezus mówi: ci, którzy stoją wokół mnie, którzy wykonują Boże Słowo, którzy żyją według Ewangelii, są moimi braćmi, moją matką, moją rodziną. Czy Jezus zatem podważa czwarte przykazanie? Bynajmniej nie. Pan Jezus w tym fragmencie, który dziś rozważamy, mówi o tym, że życie według Ewangelii wymaga radykalnej przemiany życia. Wymaga pewnego radykalnego cięcia. Kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Życie według Ewangelii to na początek odrzucenie wszystkiego, co było do tej pory. Sposobu patrzenia na Pana Boga, sposobu patrzenia na swoich bliskich, na ludzi, sposobu patrzenia na siebie samego. Najpierw trzeba wszystko stracić, wszystko oddać, wszystko odłożyć na bok, żeby na nowo nauczyć się żyć jako uczeń i uczennica Jezusa. Przyjąć Bożą łaskę i z łaski przyjąć na nowo Pana Boga do swojego serca, przyjąć miłość do męża, żony, dziecka, ojca, matki, spojrzeć nowym okiem na ludzi, których Pan Bóg nam stawia w naszym życiu. Wtedy zaczyna się dla człowieka nowe życie, nowa relacja, nowy świat, nowe spojrzenie na ten świat. I wtedy ten miecz, który odcina nas od naszego dotychczasowego życia, nie jest już czymś złym, ale jest czymś, co daje nową szansę, daje nową perspektywę. Jezus przychodzi, aby rzucić na ten świat miecz, który pozwala człowiekowi pójść nową drogą, odciąć się, aby jako wolny człowiek iść drogą Ewangelii. A więc życzę wam tego, abyście mieli w swoim życiu odwagę sięgnąć po miecz Ewangelii, miecz Ducha Świętego, który pozwoli odciąć to wszystko, co nas obarcza, ogranicza, blokuje i pójść za Jezusem. Życzę miłej niedzieli.